wiesz, że nas tam wiozą na śmierć. Musimy uciekać. Co ma być, to będzie. Zostaję tutaj. Tużem nie będę. Nie rozumiesz, że zginiemy? Zrób jak uważasz. Mnie w to nie mieszaj. Jak tam sobie chcesz. Ja uciekam. Jestem niewinny. Nie mogą mi nic zrobić złego. Jadwina, a co ty tu robisz? Już późno. A to nieważne. Striku, nie mogłam się na ciebie doczekać. Gdzie byłeś? W Krakowie. A przywiozłeś mi coś? No figi z makiem. No nie, czyli nic? Figi z makiem. No, to taki suszony owoc z zagranic. Dziękuję. Striku, do czego to służy? No do jedzenia, Jadwiniu, do jedzenia. A, Striku, przecież ja mam na imię Emilka, a nie Jadwinia. No wiem, ale to imię mi się strasznie podoba. No, chodźmy już do domu, bo cię tam już pewnie szukają. Widzę, że podglądacie pana Ignacego. No tak, mamuś, a kim jest pan Ignacy? Rzeźbiarzem. A co on robi? Przemienia drewno w piękne postacie. Tak jak on, a nie w anioły. A po co on to robi? Do kaplicy. Ksiądz od sióstr go poprosił. No, a teraz nie przeszkadzać, zajmijcie się czymś. Coś się stało? Nie, przepraszamy. Nie chciałabym przeszkadzać. Ale nie przeszkadzacie. Chcecie mi pomóc? Tak. To podajcie mi proszę nóż. A gdzie on jest? Tam, na piecu. O tak, ten. Dziękuję. Wow, ale te anioły wielkie. Normalnie jak te wielkie jabłoń w sadzie. Nie. Jak stąd do nieba. No. A jak długo pan tu będzie? No, dopóki nie skończę tych anioł.
to pan to będzie nieskończenie długo. Ale cieszę się, możemy stać pana pomocnikami. No rzeczywiście. Michał, może mi pomóż ustawić tę płaskorzeźbę? Czekaj, muszę dojeść. Ma być. Piękna ta rzeźba. No. Zostawcie go. To było prosto. No, trochę się. No, o. Czekaj. Dobra, stąd. O, weszło. Weszło. Szczęść Boże, szczęść Boże. Jak wam tam idzie praca? Serce już jest skończone, a jeszcze parę machnięć zuta i główny ołtarz też będzie gotowy. Ignac, ty chyba zapomniałeś się u drugiego anioła przynieść. Ano racja, pewno został u frontów, już po niego leczę. Czekajcie, spokojnie, jeszcze będzie na to czas. Teraz jednak chcę wam przekazać pewną nowinę. A cóż to za nowina? No widzicie, w kościele parafialnym u świętej Anny ludzie skarżą się, że chcą mieć nowy, piękny ołtarz świętej Teresy, tylko że wyrzeźbiony przez tutejszego rzeźbiarza. I pewnie ja z Ignacem mamy to zrobić. No tak, o to was właśnie chcę prosić. Myślę, że damy radę, jeśli oczywiście Michał mi pomoże. Tak, tak, nie ma sprawy. No to kiedy mogliby się zacząć? Jak tylko skończymy pracę tutaj. No to bardzo dobrze, dziękuję wam, zostańcie z Bogiem. Z Panem Bogiem. Ale nam to ładne wyszły, co nie? No, piękne. Takie... Naprawdę bardzo ładne. To brudne strasznie. Pochwalony. Pochwalony. A na wieki wieków. Jak ładnie! Widzę, że już skończyliście i nawet posprzątaliście. No, ładnie nam to wyszło. To bardzo dobrze, bo mam dla was nową pracę. Jaka już to znowu praca? No widzisz, w Skole, niedaleko Lwowa, właśnie wybudowano nowy przyklasztorny kościół. No i potrzebują tam nowych ołtarzy. Czy moglibyście tam pojechać? Ja i tak nie mam nic do roboty, więc chętnie pojadę. No, ja bym się musiał zastanowić. Z żoną przegadać, ona jest nerwowa bardzo. To się zastanówcie do jutra. Zostańcie z Bogiem. Z Bogiem. Do jutra. Jak wam wyszły te ołtarze? A piękne nam wyszły, nawet ksiądz nas pochwalił. A gdzie to robiliście? U świętej Anny? Tak, tak. Tam ludzie narzekali, że nie mają ołtarza, to trzeba było zrobić, no wiadomo. Już przyszedłeś, siadaj, obiad gotowy. Gadaliśmy dzisiaj z Michałem, z księdzem Czernieckim. Dostaliśmy od niego propozycję nowej pracy pod Lwowem. Podobno poszukują tam rzeźbiarza. Pomyślałem, że Michał pojechałby ze mną. Na pewno jaka robota się znajdzie, a tam podobno lepsze pieniądze niż tu. Dzieci, idźcie się pobawić patyckami, chlebokami albo nazbierajcie poziomek. Chodźcie chłopcy, pobawimy się. A co? A co to z kurką? Michał, kasza kwalerę daleko! Nie było co bliżej? Ignacy, wiesz co? To może ja lepiej zostanę? Wojna podobno ma być, czasy są takie niepewne. Ja mam żonę, dzieci, tyś kawaler, to jedź. Jak się wszystko uspokoi, to do ciebie dołączę. No dobra, ja pojadę. Znajdę dla ciebie jaką robotę, a ty jak tylko będziesz się do wyjazdu szykował, napisz. Dobra, jedźcie już.
Dzieci, chodźcie na obiad! Będzie pochwalony. Cisza! To jest miejsce święte. Czego chcesz? Idź lepiej do siostry Klemensji z Noplebanii. Nie będzie pochwalony. A, daj Boże! Co tak cicho mówisz? Głośniej mów. Chociaż Pan Bóg i tak wszystko słyszy. Co cię tutaj sprowadza? Przysobnie ksiądz Czernecki ze Styrszawy. Mam tutaj wyrzeźbić ołtarze. A, ksiądz Czernecki. No przykro mi. Na razie rzeźbić nie zaczniesz. Materiały jeszcze nie doszły. Ale jeśli chcesz, możesz na ten czas zostać kościelnym. Pomógłbyś. Dobrze, zgadzam się. No dobrze, więc chodź. Pokażę twoją kwaterę. Jak taki grzesznik jak ty może wykonywać taką świętą pracę? Siostro Paleto, przestań proszę obrażać naszego kościelnego. Lepiej idź sprzątaj plebanię. Aresztować. Myślą, że jesteś niemieckim agentem. Co? Przecież jestem Polakiem. Co ty gabarisz? Widzieć, że jesteś niemiecki agent. Nie, proszę, to Polak. Polak. Siestra mówi, że ty paliak. Napiszę do brata, żeby przysłał moje dokumenty. Albo twój brat prześle dokumenty, albo my ciebie do łagr. Nie, proszę, to Polak. Boże, ja wiem, co mówiłam, ale to Polak. Siestra, cisza, cisina. Nie, proszę, uratuj go, Boże! Boże, ocal go! Cisza! My zabrać Niemca do areszt. Muszę którą z nas zabić. Jedną albo dwie. No nie patrzcie tak na mnie. Dobra, zabiję królika. Maryś, idziesz? Mamy, idziesz! No, Jarek, ma. Wszystko macie? Lalka, dziewczynki, lalka! Nie bójcie się, będzie dobrze. Chodźcie.
Patrzcie, ksiądz Namirowski jedzie. Nie będzie pochwalony. Na wieki wieków. Jak się dowiedziałem, że was przesiedlają, od razu musiałem przyjechać pożegnać. Mam nadzieję, że to nie na długo. Miejmy nadzieję. O Boże, co z nami będzie? Nie mam mieszkania i jestem w ciąży. Jak my to przeżyjemy? Boimy się, co z nami będzie. Dzieci. Niech nas ksiądz ratuje. Będę się za was modlił. Dzieci, nie płaczcie, będzie dobrze. Jedźcie z Bogiem. Niech was Bóg błogosławi. Jezus Maria, Mary! To wiedziałem, że was wysiedlają, a te w ciąży! Zajgene zugaj! Będzie dobrze, mam. Sznela, sznela! Kochany bracie, potrzebuję twojej pomocy. Proszę cię o przysłanie papierów potwierdzających moją tożsamość. Rosjanie wkroczyli do naszej miejscowości i żądają potwierdzenia mojego pochodzenia. Jak wiesz, wygląd mam niemiecki. Mam niedużo czasu. Bardzo proszę cię o pośpiech. Tu chodzi o moje życie. Ignacy. Co ty, Kacio? Napisałem miejsc, proszę. Guten Tag. Dzień dobry, mam list. Where is this? Nie znam nikogo takiego. Ale jest zaadresowany na ten numer. Nie jestem ślepa. Gut. Auf Wiedersehen. Ignacy Szkrantik. Where is this? Dawaj, pójdźcie ze mną. Zobacz, tutaj nie ma podłogi. Gdzie my będziemy mieszkać? Nie wiem. To
Tatusiu, a gdzie będziemy spać? Będzie dobrze, na pewno. Maryś, nie możesz się tak denerwować. Jesteś w ciąży. Wiem, wiem, ale to wszystko mnie przeraża. Wytrzymamy. Ludzie wytrzymywali w gorszych warunkach, naprawdę. Wiem, ale zobacz, jak to wygląda. Ważne, że jesteśmy wszyscy razem. Będzie dobrze. Emilko, pomóż mamie z rodzeństwem. Janek, chodź, rozejrzymy się. Boję się, zimno jest. Dobrze, mamy pierzynę, kilka sucharów i pieluszki. Jeszcze chleb. Mamo, gdzie my będziemy spać? Nie wiem, kochanie. Przydałoby się trochę słomy, żeby położyć na podłogę. Może we dworze mają. Pójdę i zapytam, popilnuj rodzeństwa. Chodźcie, dziewczynki. Pomożecie mi. Trzeba tu trochę posprzątać. Wysiedleńcy z małymi dziećmi. Czy mogłabym dostać trochę słomy? W naszym mieszkaniu nie ma ani łóżek, ani podłogi. Nie mam gdzie położyć maluchów. Ależ oczywiście. Przepraszam te warunki, ale lepszych niestety nie możemy zapewnić. Ile ma pani dzieci? Piątkę, szóste w drodze. Współczuję pani bardzo. Ci przeklęci Niemcy wymyślili te całe przesiedlenie. I tylko jeden Pan Bóg wie po co. Cóż poradzić? Ale oczywiście ma pomogę. Już nawet pytałem piekarza i zapewni wam chleb dla wszystkich. Niech panu Bóg wynagrodzi. No dobra, a teraz niech pani ze mną idzie. Dam pani te słowa. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, dzisiaj wam przyniosłam taką gęstszą zupę. Może w końcu wszyscy pojedzą. Zobacz, tatusiu, przyniosłam świeży chlebek. Powąchaj, jak ładnie pachnie. Pięknie. Prawie jak u nas. Ja też chcę powąchać. Ale ładnie pachnie. Dobrze, to teraz pokroję chlebuś. To jedzmy. Mamusiu, przyniosłam mleko z piaseczna. O, dziękuję. Nalej mi proszę do kubka. Ciężka była droga? Nie, mamusiu. Dla ciebie i Stasia wszystko. Dziękuję. Mamusiu, mogę go potrzymać? Tak, tylko delikatnie. Michał, mama pisze, że już wracają z wysiedlenia. Może my też wrócimy? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale co my tutaj będziemy robić? Zobacz, jest bieda, nie mamy co dzieciom dać. Wrócimy do Suchej i jakoś wszystko się ułoży.
Masz rację, powinniśmy wrócić. Wysiadamy. Zaczekajcie, nie! O co chodzi? Tu nie wolno wysiadać, siadajcie szybko! Tatusiu, czemu nie możemy wysiąść? Nie wiem. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego? Rozumiesz coś z tego? O Boże, co z nami będzie? Musiałem was zatrzymać, bo wy wracacie z wysiedlenia, a w Makowie czekali Niemcy, żeby takich jak wy wywieźć do Oświęcimia. Dobry Boże, dziękuję panu bardzo. Jest pan uczciwym człowiekiem, jesteśmy panu wdzięczni. Drobiazg, każdy by tak zrobił. Wysiadnijcie sobie w osielcu. Jeszcze raz dziękuję. Michał, co my teraz zrobimy? No a co my możemy zrobić? Musimy iść do Suchej. Gdzie te moje wnuki? Mamo! Córeczko! Babcia! Babcia! Moja kochana! Babcia! Emilko! Janku! Babcia! Józiu! Witaj, Michale! Ma nas Niemcy nie złapali na granicy. Co ty mówisz? Wielki Boże, siadajcie, siadajcie. A gdzie wasze bagaże? Zostawiliśmy przed granicą, żeby spokojnie przejść. To dobrze. Ja wam może herbaty zrobię. Mamo, mogę włożyć Staszka do kołyski? Włóż, dziecko, włóż. Wiecie, na razie tu zostańcie, no bo co innego. No ale będziecie musieli coś zrobić. Wyjaśnić się, no nie wiem. Bo wiecie, Niemcy palą domy, w których są wysiedleńcy, a ludzi wywożą na roboty. Albo do Auschwitz. Coś wymyślimy. Wiem. Władek pracuje u takiego Niemca w rynku. To jest całkiem poczciwy człowiek. Może on pomoże. Zobaczymy. Może się uda. Będzie dobrze. Bardzo ładna jest ta twoja lalka. Ach, też bym chciała taką mieć. Wiesz co, Emilko, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? No bo mama mówi, że niedługo będziemy musieli stąd pojechać. I nie możemy zabrać dużo rzeczy. Zaopiekujesz się moją Miriam? Oczywiście, będę się nią bardzo dobrze opiekować. Jeśli pojedziemy, zostawię ci ją pod tą piwniczką. Dobrze. Emilko! Chodź do domu, pomożesz mi. Dobrze, mamo. Do zobaczenia, Rachel. Żegnaj, Emilko. To już są nasze ostatnie tobołki. Chodź, rozpakujemy je w domu. Dobrze. Mamo, a kiedy wróci tatuś? Niedługo, musiał dzisiaj zostać dłużej w stolarni. Nie bój się. Michał, musimy iść do Straszowej i zobaczyć, co z naszym domem.
Mówiłem, ale kto z dziećmi zostanie? Emilka z nimi zostanie. Dobrze, to jak się skończy bombardowanie, to pójdziemy. Девочка, куда пошли твои родители? Я не понимаю. Девчонок, где твои родители? Естесьмы сами. Родители пошли домой. Ну давай чай. Хермата нам друг. Быстро, быстро. Dzień dobry, to jest nasz dom i chcemy się tu wprowadzić. Здравствуйте! U was mnogo rybiat. 1, 2, 3, 4, 5. A nawet 6. To nasz dom. No wchodzicie, wchodzicie. Tylko tyszyna. Przepraszam, czy mógłby się pan przesunąć? Nie, wążęcina, moje nogi chłodne. Co ty chcesz? Obiad dla dzieci. Dla repieta obiad. Przecież to budzik. Eta, mój czas. Front się przeniósł po 2 tygodniach i teraz oni muszą się od nas przenieść. No, nareszcie. Już myślałam, że to nigdy nie nastąpi. Tatku, rozmawiałam dzisiaj z tym Rosjaninem, co nam czas wziął. Nie wolno wam z nimi rozmawiać. Zrozumiano? Dobrze. Mam nadzieję. Ciekawe, co tam u Ignacego. Myślę, że ten ołtarz już skończyli. Dobrze, żeś nie pojechał do tego Lwowa. Nie poradziłabym sobie bez ciebie. Wiem. Proszę. Szczęść Boże, mam dla was list. A skąd ten list? No, jakiś taki z czerwonym krzyżykiem. No tego to jeszcze nie było. Dziękuję. Do widzenia. Przyniosłam ziemniaki. List przyszedł. Jaki? Nie wiem. Skole koło Lwowa, 1945. Szanowni Państwo, piszę ten list, by z przykrością oświadczyć, że byłam świadkiem śmierci waszego krewnego Ignacego Szklarczyka. Po wybuchu wojny nawet nie zaczęto prac rzeźbiarskich, a Ignacy został przy kościele, wykonując pracę kościelnego. Niestety, zainteresowali się nim Rosjanie, a on nie miał zameldowania. Ignacy tłumaczył, że przyjechał, by wykonać pracę w kościele na polecenie księdza Czerneckiego. To nie pomagało, a on, uznany za szpiega, otrzymał 2 tygodnie
na przysłanie dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Prawdopodobnie pisał do was z prośbą o przesłanie stosownych papierów. Niestety, list ani dokumenty nie dotarły na czas. Przecież my wtedy byliśmy na wysiedleniu. Tu mieszkali Niemcy. Tak. To Ignacy. Najświętsze serce Jezusa. Dlatego właśnie Ignacy z innymi podejrzanymi został wywieziony i rozstrzelany w lesie. Obiecuję Państwu, że gdy będę w Waszych stronach, wyjawię więcej szczegółów. Bardzo mi przykro, że jestem zmuszona pisać ten list, ale uważam, że powinniście wiedzieć, co stało się z waszym krewnym. Z poważaniem, siostra Klemensa. Wieczne odpoczywanie. Gdzie on tam, biedak, sam leży? Niech mu ziemia lekką będzie.